Bożego Narodzenia to najbardziej wyczekiwany przez nas wszystkich czas w roku. Niesie ze sobą obietnicę czegoś magicznego, czegoś dobrego, dającego nadzieję. Wigilia to prawdziwie wyjątkowy wieczór. Tego dnia ludzie garną się do siebie, wybaczają urazy, skłaniają się ku pojednaniu. Gasną wszystkie waśnie i spory. Ludzkość staje się jedyną, wielką, miłującą się rodziną. Wtedy chce się wołać z całych sił. Niech ta noc trwa wiecznie. Niech nigdy się nie kończy. Pewnie nie jeden raz zastanawialiśmy się, dlaczego jest święto Bożego Narodzenia. W swoim wierszu o tym samym tytule zapytał ksiądz Jan Twardowski. Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdkę na niebie? Dlaczego śpiewamy kolędy? Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa. Dlatego, żeby podawać sobie ręce. Dlatego, żeby uśmiechać się do siebie. Dlatego, żeby sobie przebaczać. I tego Państwu życzę. Życzę również, aby święto Bożego Narodzenia towarzyszyła atmosfera pokoju, przenikająca gdzieś przez serce cisza i refleksja. Dla tych chwil szczerości i uwolnionego dobra ze strony drugiego człowieka warto przeżyć kolejny rok. Życzę też wiary w ludzi, bo wiem, że u każdego człowieka gdzieś w maleńkim kąciku serca ona się kryje. Czasami może być niepewna i słaba, ale trwa. Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość, a nowy rok 2019 obdaruje pomyślnością i szczęściem. Radosnych i spokojnych świąt. Z dalekich krajów idziemy, pięknie Cię witamy.